To świetny pomysł przede wszystkim na to, żeby zaprosić wszystkich chętnych, którzy chcą odwiedzić gminę Janów Podlaski, którzy chcą skorzystać z naszej gościny, no i oczywiście zobaczyć naszą kulturę lokalną, ale nie tylko, bo też mamy zacne gwiazdy, czerwone gitary, Oskar Cyms. To tylko niektóre gwiazdy dzisiejszego wieczoru. W jednym z namiotów zbieramy informacje o naszych mieszkańcach. Tworzymy w tej chwili taki nasz wewnętrzny system. Ten system ma służyć informowaniu na bieżąco, przekazywaniu wiedzy na temat tego, co dzieje się nowego w gminie, co robimy. No to też szansa na to, żeby otrzymać informacje związane z awariami różnego rodzaju, ale nagłaśnianiem też właśnie takich koncertów i dni promocyjnych jak dzisiaj. Tutaj możemy się zdecydowanie pochwalić. Gmina Janów Podlaski to wylęgarnia i kuźnia właściwie młodych talentów. I oczywiście to samo się nie dzieje. To jest mnóstwo pracy, jaką wkładają w to Gminny Ośrodek Kultury Podlaskim. Rodzice oczywiście, o których warto tutaj wspomnieć, ale bez talentu się nie obędzie. Czyli talenty przede wszystkim. My ze studentkami pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i pedagogiki jesteśmy zaproszone i świetnie się bawimy na festynie w Janowie Podlaskim, gdzie promujemy nasz międzynarodowy ekoprojekt. Working Methods Outdoors, edukacyjne warsztaty plenerowe ze studentami i nauczycielami. Promujemy, żeby później w szkołach ponadpodstawowych i podstawowych też mogli z nich skorzystać nauczyciele i studenci i nauczyciele i uczniowie. Byłyśmy właśnie na różnych wyjazdach międzynarodowych, między innymi w projekcie udział wziął Uniwersytet w Ołomuńcu w Republice Czeskiej, Uniwersytet w Sewilli w Hiszpanii, Uniwersytet w Madrycie również w Hiszpanii, nasza Akademia Bialska i udział jeszcze wziął Uniwersytet z Neapolu we Włoszech. Studentom najbardziej podobało się to, że ich wykładowcy jakby ćwiczyli razem z nami, więc było super, że jakby to już nie było takie, że wykładowca jest wyżej od studenta, tylko wszyscy razem bawiliśmy się i nauczaliśmy się nawzajem. Chciałam serdecznie podziękować w imieniu zwierzaków bezdomnych ze schroniska w Białej Podlaskiej dla wspaniałego koła gospodyń wiejskich, które fantastycznie z wszystkimi dzieciaczkami i młodzieżą tyle nas zbierało. Pokażcie, kochani, pokażcie. Tyle darów dla naszych bezdomniaków, które czekają na kochające domy, a teraz muszą też jeść i pić, więc bardzo dziękujemy na ręce szefowej koła gospodyń wiejskich. Takie podziękowania od wszystkich podopiecznych azylu, bardzo dziękuję. A najbardziej dziękuję też dzieciom, które są wrażliwe i tak pięknie akcje tutaj wspomogły. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim. Tydzień temu organizowaliśmy dla dzieci naszych tutaj z naszej gminy Dzień Dziecka. I doszłyśmy do wniosku wspólnie z paniami wszystkimi, że zabawa zabawą, ale też trzeba pokazać dzieciom, że należy pomagać, pamiętać o innych, o zwierzętach. I stąd ta akcja. Także udało nam się, szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że tyle aż przyniosą. Jesteśmy szczęśliwi, udało się. Noszą znikam, tak jak cię. No choć chcesz to, poszukaj mnie. Gdzieś, gdzie to wszystko będzie złe. Wciąż odpowiedzi brak. Które słowa wierzyć trzeba nam. I kiedy znowu jest coś nie tak, ja nie chcę pić z tym stać. Spadnie z gwiazd, chyba niżej, bo znów jesteście!